W Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze można oglądać 35 prac 35 artystów z Polski, Czech i Ukrainy, wykonanych w różnych technikach tkackich. Wystawa jest retrospektywą 50-letniej działalności Festiwalu Sztuki Włókna Warsztaty Twórcze Kowary. Wydarzenie ważne dla krajobrazu kulturowego Dolnego Śląska, dla podtrzymywania naszych tradycji, popularyzowania ich i również konsolidacji środowisk artystycznych, nawiązująca do jednych z najstarszych tradycji naszego regionu, do tradycji tkackich. W polskiej historii sztuki tkanina artystyczna, będąca przedmiotem profesjonalnych artystów, jest mniej więcej od stu kilkunastu lat. Połowa tego czasu to lata pleneru i festiwalu oraz Sympozjum Kowarskiego. Odwiedzając wystawę, warto skupić się nie tylko na walorach estetycznych prac, ale również na sposobie i trudności ich wykonania. Jest to świat miękkich mediów. To są media, które są, przez artystów bardzo elitarnie traktowane. To artyści, którzy zajmują się tą dyscypliną sztuki, to muszą mieć specjalne predyspozycje, bo to potrzeba dużo czasu, to nie jest szybka sztuka. Powstaje wszystko bardzo powoli, bardzo precyzyjnie musi być wykonane. Tu jest wielka różnorodność. Mamy malarstwo na jedwabiu, batik, czyli gorący batik, malarstwo na tkaninie również. Mamy gobeliny, mamy prace przestrzenne, również w zupełnie innych formach pokazanie pracy i sztuki włókna. Wystawa potrwa do końca września.